Czyje ręce są wyciągnięte na herbie Ogończyk? Pamiętacie zapewne, jak opowiadałem o herbie Odrowąż, wywodzącym się z Moraw. Otóż pewną szlachciankę z tamtych stron o tym herbie napadli Tatarzy. Na jej szczęście w pobliżu przejeżdżał Piotr z Radzikowa, polski rycerz udający się na południe, aby pozabijać trochę muzułmanów. Dostrzegł on napad oraz wyciągnięte do niego po pomoc ręce kobiety i wkroczył do akcji. Uratował szlachciankę, która obiecała mu w nagrodę swoją rękę, a na znak przymierza połamała swój pierścień i dała mu jego połówkę, drugą zachowując sobie. Piotr odwiózł kobietę do domu, po czym ruszył dalej na wyprawę, którą przerwała mu ta przygoda. Gdy po wojażach powrócił do narzeczonej, okazało się, że jej rodzice planowali już jej ślub z innym, bogatszym. Zobaczywszy jednak miłość w oczach młodych oraz drugą połówkę pierścienia, wydali córkę za Piotra, który przejął herb znaczniejszej rodziny żony, dodając do niego pierścień z przymierza oraz wyciągnięte ręce małżonki. Mieli oni syna Ogona, od którego wzięła się nazwa herbu. Już wiecie!